Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Filmowych Smaczków. Dziś chciałem wam pokazać film Aryskotraci. To taka gra słów arystokratów i kotów. Film z 1970 roku. 20 film pełnometrażowy w dorobku studia Walta Disneya. Pierwszy film po śmierci twórcy tego studia. No i chciałem wam też również pokazać filmy, które były mniej znane do czasu powstania Aryskotratów i będziemy przygotowywać creme de la creme, który został przygotowywany przez bohatera w filmie. Zanim zaczniemy omawiać klasyczne animacje Walta Disneya, chciałem wam pokazać, jak one powstają. Animacja to ożywienie, to wprowadzenie czegoś w ruch. Zazwyczaj musimy posiadać serię zdjęć, które są w różnych fazach ruchu. Jeśli je nałożymy na taśmę filmową, no to mamy iluzję ruchomego obrazu. Wykorzystywana technika w animacji Walta Disneya to technika rysunkowa. Poszczególne klatki filmu powstają w formie rysunku na kartkach, kalkach. To zaczynamy z mniej znanymi filmami Walta Disneya. 1942 rok, Saludos Amigos, to dokument animowany w rolach głównych Cartoon Donald i Goofy. Są też tam wstawki aktorskie, występują też tam ludzie. Składa się z czterech części, w głównej mierze trzy części opowiadają o kulturze latynowskiej. 1944 rok i film Trzej Caballeros. W dalszym ciągu połączenie animacji z filmem fabularnym. Film w głównej mierze pokazuje kulturę latynoamerykańską. Główną rolę odgrywa Cartoon Donald. W 1947 roku Walt Disney kręci film pełnometrażowy Figle i Androny. W dalszym ciągu wykorzystuje wstawki aktorskie w swoich animacjach. Do tego film pełnometrażowy został podzielony na dwie krótkie formy. Pierwsza z nich to opowieść o małym misiu Bongo. Możemy również zauważyć świerszcza z Pinokia. A druga część filmu to Miki i czarodziejska fasola. W 1949 roku Walt Disney wydaje dwa krótkometrażowe filmy animowane, zgrabnie połączone ze sobą fabułą, wydając jako film pełnometrażowy. Film nazywa się Przygody Ichaboda i Pana Ropucha. W 1963 roku powstaje animacja Miecz w kamieniu. Animacja ta oparta jest na legendzie o królu Arturze. Celowo pominąłem takie tytuły jak Królowna Śnieżka, Pinokio, Dumbo, Bambi, Kopciuszek, Alicja w Krainie Czarów, Piotruś Pan, Zakochany Kundel, Śpiąca Królewna, 101 Dalmatyńczyków, Księga Dżungli. By móc wam pokazać te mniej znane tytuły produkcji studia Walta Disneya, no to teraz czas na Aryskotratów. No to co, opowiem wam historię w skrócie. Pewna starsza pani chciała spisać testament i w związku z tym, że była bezdzietna, cały swój majątek przepisała na koty. Zamieszany jest w to lokaj, ponieważ myślał, że to jemu zostanie wszystko przepisane. Niestety dowiaduje się, że dostanie on dopiero cokolwiek po ich śmierci. Na to próbuje działać i pozbyć się tych kotów. To czas, żebyśmy powoli zaczęli przenosić się do kuchni i zaczęli przygotowywać nasz creme de la creme, jak to ujął Edgar Locay. A co do takiego creme de la creme? Otóż w potocznym znaczeniu to jest coś najlepszego, a w dosłownym jest to śmietanka. No to zobaczmy, jak to zostało przedstawione w filmie, a my przygotowujemy nasz creme de la creme. Zatem zacznijmy przygotowanie od naszych ciastek. Będziemy potrzebować 250 g mąki pszennej, 80 g cukru pudru, 2 żółtka, 1 kostka masła. Teraz przechodzimy do składników naszej śmietanki, więc zacznijmy od 2 szklanek mleka,
z 3 łyżeczki mielonego cynamonu, 4 łyżki cukru, z 1,5 łyżeczki gałki muszkatołowej i laska wanilii. Przesypujemy do miski z mąką nasz cukier puder, 2 żółtka. Następnie przechodzimy do krojenia naszego masła, gdzie będziemy je kroić na małe kawałki. A jak już wszystkie nasze składniki mamy w misce, wyrabiamy ciasto. A jak ciasto już mam wyrobione, to wstawiam do lodówki na minimum godzinę. Jak już się ciasto schłodzi, posypuję mąką blat i rozwałkowywuję to ciasto. Następnie wykrawam nasze ciasteczka. Wykładam moją blaszkę papierem do pieczenia i wstawiam moje ciastka do piekarnika rozgrzanego na około 180 stopni na czas 15 minut. Następnie przechodzę do śmietanki, przelewam 2 szklanki mleka. Przecinam moją wanilię na pół i wyciskam miąższ z jednej połówki. Następnie dodaję cynamon i gałkę muszkatołową. Następnie dodaję 4 łyżki cukru i mieszam. Dodaję z drugiej połówki wanilii miąższ. Podgrzewam naszą miksturę, ale nie zagotowywuję. Następnie przecedzam przez sitko naszą śmietankę i można serwować. Nasz creme de la creme jest już gotowy. Maślane ciasteczka i aromatyczna śmietanka. Dzięki Edgard za sprawdzony przepis. A my widzimy się za tydzień z kolejną propozycją filmową. Trzymajcie się. Cześć!